Stanisław Ignacy Witkiewicz był jednym z niewielu polskich artystów, którzy przejawiali tak rozległe i zainteresowania, i talenty. Był pisarzem, był dramatopisarzem, był prozaikiem, filozofem, malarzem, człowiekiem niespokojnym, człowiekiem szczerze zatroskanym o kondycję kultury, człowiekiem, który kulturę diagnozował z niezwykłą przenikliwością, którego diagnozy w czasach, w których żył, pozostały niedocenione, zostały odpowiednio zinterpretowane dopiero wiele lat po śmierci Witkacego. Do dziś pozostały aktualne, do dziś możemy czerpać z twórczości Witkacego obserwacje, które pomagają nam do zrozumienia świata, w którym żyjemy. Witkacy poza tym, poza mądrością, którą zawarł w swojej twórczości, zawarł w niej również bardzo wiele wdzięku. Jego słowotwórstwo, jego pomysły na rozwiązania sytuacyjne w dramatach, jego wyobraźnia są po prostu, mają walor takiego uwodzenia czytelnika czy też widza teatralnego. Więc podawał te swoje poważne i bardzo złożone diagnozy dotyczące świata nowoczesnego w formie bardzo przystępnej i bardzo atrakcyjnej. Dlatego warto po Witkacego sięgać, dlatego warto go czytać, warto o Witkacym myśleć i dyskutować.